Każdy rok szkolny właściwie jest podobny. Ciągle lekcje, sprawdziany, matura, sukcesy, oby ich było jak najwięcej, czasami porażki. Ale też każdy ma jakieś szczególne oblicze. Rok miniony, miniony rok szkolny, charakteryzował się między innymi tym, że w Pelplinie, ale i na całym Pomorzu obchodzono rok pasierba. Ten rok miniony był także szczególny ze względu na bardzo wielką aktywność młodzieży w ramach wolontariatu, o czym będziemy jeszcze za chwilę mówili. To był w końcu także rok szkolny, w którym braliście udział w bardzo wielu olimpiadach, konkursach. Impulsator, słowo brzmi nieco tajemniczo, tak trochę filmowo, trochę technicznie, ale myślę, że bardzo dobrze oddaje ideę tego konkursu. Wszak pośród nas jest trochę młodych ludzi, którzy myślą nie tylko o sobie, którzy chcą zostawić po sobie jakiś ślad, którzy działają dla wspólnego dobra. Dla takich ludzi zarząd LGD Wstęga Kociewia postanowił ogłosić konkurs i do tej współpracy przekonał banki spółdzielcze. Ten konkurs miał pokazać młodych ludzi, którzy właśnie cokolwiek robią dla innych, ale miał także ułatwić im działanie. Poprzez finansowe wsparcie chcieliśmy umożliwić realizowanie im kolejnych projektów, działanie na większą skalę. I tak się stało, że w tym konkursie grupa wolontariuszy z waszej szkoły zwyciężyła. Ta nagroda to 3000 złotych, ale to nie są pieniądze do podziału pomiędzy wolontariuszy i wolontariuszki, a w zasadzie odwrotnie, bo tutaj dominują dziewczęta, tylko to są pieniądze po to, aby mogli zrealizować kolejne swoje projekty. Zawsze będziemy promować tych uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki, którzy są aktywni, którzy nie uczą się tylko i wyłącznie dla siebie, ale starają się swoją postawą pokazać, że chcą zrobić coś pro publico bono.